Ja pierdzielę. mamy najlepszy skin i bug blink ever w naszym item shopie, jest to babeczka kruka, jeszcze do tego jest kill -off. i do babeczki kruka jest jeszcze spadanie, sztos. Babeczka kruka jest za 2000 V-dolców, kill -off jest za 800, powiem wam szczerze, że jaram się mega. Ja jestem Paczol, a to jest sprawy zanim krupi... krupisz, zanim kupisz, nie krupisz, bo kruk. Ok, sprawdź zanim kupisz babeczkę kruka. Nie wiem jak ona się nazywa po polsku. E, tu jest Ravage, Ravage, coś w tym stylu. I powiem tak. Mega kozak sztos. I pamiętajcie, że ten skin jest do wygrania u mnie na filmiku, który był wcześniej. Jeden filmik wcześniej sprawdźcie sobie, tam jest jak otrzymać babeczkę kruka za darmo. E, tam możecie wygrać. Dwie do rozlosowania, i umówiłem się na tym filmiku, także, że jeżeli będzie 80 tysięcy subów do wyjścia tego skina to zrobię trzy Trzy losy, trzy razy po 2000 wodolców. Niestety nie udało nam się, ze względu na to, że ten skin wyszedł od razu po samurajach, no nie moja, nie wasza, niczyja nie wina. Tak się stało. Dlatego daję wam jeszcze szansę, jeżeli ja wrzucam to wideo będzie gdzieś około 7 rano. Bo dopiero wróciłem do domu i jest mega późno, to jeżeli będzie 75 tysięcy subów przed tym, o YouTube moderator w ogóle nie dał suba, dziękuję bardzo, przed tym, jak odpalę live'a, a live będzie około południa, jeżeli będzie 75 tysięcy subów, rozlosujemy 3 razy babeczkę kruka na live'ie między moich widzów. I teraz, tak ten skin. No co mam wam powiedzieć? Jest mega sztosem, mega, mega sztosem. Prawej strony sklepów w ogóle nie komentujemy. Dziękuję za wiadomość. Prawej strony sklepu w ogóle nie komentujemy. I teraz tak. Co ja mam wam powiedzieć? Bierzemy loker. Co nas najbardziej interesuje? Nie, jak ona wygląda w grze, bo to tam zaraz to zrobimy. Ale... Chcemy wiedzieć jak wygląda ten bugming z innymi skinami. Zobaczcie Po kolei. Sztos 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 do karbida cokolwiek pasuje. No powiem wam szczerze, dobra, reki pomijamy. Bo to... Tu zobaczcie, to jest sztos, to jest... Te skrzydła są 10 tysięcy razy lepsze niż skrzydła anioła. Więc jeżeli się zastanawiacie, czy kupić Love Rangera Czy opłaca się kupić Love Rangera Już teraz wiecie, że nie Opłaca się kupić Baweczkę Kruka Zobaczcie jak to wygląda Do wszystkich skinów to pasuje Nawet do Twitch Prime'a Tutaj Do... Leviathana Do Lewiatana jeden krok Jeden, jedyny krok Po promocji do Leviatana. No Dobra, co jeszcze mam pokazać? Tu Omega Poczekajcie Fioletowy Omega. Wasze ulubione miszki kruk, darmowe skiny. Do wszystkiego to, to pasuje, do wszystkiego. Przepraszam was serdecznie, ale nie ma skina chyba, do którego to nie pasuje. No, przepraszam, pomiędzy hitem ekranu to. to po, poza hitem ekranu to. Jedyny chyba skin. Patrzcie do tego. Powiem Wam, moi kochani widzowie, że jeżeli nie kupicie tego skina, to jest mega błąd. Jeżeli nie możecie kupić tego skina, to komentujcie. Komentujcie poprzednie wideo i. Mam nadzieję, że osoba, która naprawdę chce tego skina, wygra w konkursie. Mam nadzieję, że to nie będzie osoba, która by mogła sobie kupić każdego skina i yy, chce wygrać, bo jestem Januszem Polskim i chcę wygrać po prostu, nie dam szansy innym. Mam nadzieję, że wygrasz właśnie ty, ponieważ nie możesz sobie kupić tego skina, nie możesz pozwolić sobie na niego i chce ci go dać. Więc komentuj, będzie uczciwe losowanie i mam nadzieję, że cię, szczęście do ciebie uśmiechnie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Zobaczcie. Ty... No skrzydła, skrzydła pasują mega, mega, mega do wszystkiego. Patrzcie na przykład do Bright, Bright Bombera. Sztos. Dobra, wyjdźmy, nie chcemy Omegi, chcemy Kruka. E, Ravage, Ravage. Jakoś tak. Ok. weźmy to. Weźmy sobie Playground. I chodźmy. Zobaczmy, jak to wygląda w grze. Pokażę Wam jeszcze spadanie do tego. Wziąłem do tego lotnie kruka i pokażę Wam zbierak kruka. No, powiem Wam tak. Brakuje 1701 subów. Macie na to około 10 godzin. Jeżeli się uda, będą trzy bałeczki do rozlosowania. Jeżeli nie, no to będą dwie. Ale to wiecie. Ja Was do tego tylko o to proszę. Żebyście zostawili subskrypcję, bo warto. Uwierzcie mi, będzie mega dużo konkursu na V-Dolce, na wszystko, i tak dalej. Więc warto. Zaufajcie mi, warto. I teraz, tak. A tutaj koło autobusu, gdzie tył autobus pokazuje, macie licznik subów. Jedzą tam gdzieś. No, jest tam na dole, jest tam na dole, pokazuje się. Ok. Lecimy. Spadanie krótsze. Wydaje takie smugi jak lotnia kruka. I teraz tak, lotnia kruka... Tak, takie same smugi wydaje, widzicie? Bardzo zapasy do lotni kruka. E, powiem wam szczerze, sztos. I jeżeli chodzi o kruka i lotnie kruka, będą dostępne nie wiadomo kiedy, ale będą dostępne ze względu na to, że to jest skin, który się powtarza. Więc nie ma problemu, czekajcie po prostu, jeżeli chcecie mieć lotnie cały zestaw i tak dalej, czekajcie po prostu. I teraz tak, skrzydła jak lecimy, mega fajnie się układają. Mega fajnie się układają. Skin jest 10 milionów na 10. Yy, skrzydła są 16 miliardów na 10. Lecimy. Weźmy sobie skrzynkę, żeby nam nic tu nie przeszkadzało. O, nie mogę. Dobra, mogę. Movement bota. I teraz tak. Zbudujmy sobie. Teraz tak, czy kruk przeszkadza w wychylaniu? Oczywiście, że nie. Yy... Nie wiem, co mam powiedzieć, nie wiem, co mam powiedzieć. To jest najlepszy baskin, jaki wyszedł. Najlepszy, serio. Jaram się mega. Jeżeli też się racie, dajcie znać w komentarzu, ale naprawdę ja się meram, meram, mega jaram. I to jest super skin, to jest super skin. Jeszcze raz spadniemy. Patrzcie, skrzydła, zobaczcie, co skrzydła. Teraz lecimy spoko. Skrzydła się składają. W przeciwieństwie do skrzydeł anioła, te skrzydła są ruchome. Mają swoją animację i jest naprawdę fajne. No, zobaczcie, te skrzydła się nadruszają, jak, jak skręcam, jak cokolwiek robię. Powiewają na wietrze. No, nie wiem, nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wiem. Jestem mega podjarany To jest według mnie najlepszy skin jaki do tej pory wyszedł Lepszy od Kruka dziesięciokrotnie Wiem, że teraz fani Kruka powiedzą Eee Patrz LJP. Daj łapę w dół Ale nie, nie róbcie tego Po prostu zobaczcie jak to wygląda Ok, Jeszcze raz, wychylanie Nie przeszkadza w ogóle, chociaż troszeczkę te, mm, te pióra są niepotrzebne, bo też spoko by bez tych piór, ale są takim dodatkiem, który dodali, więc okej. Okay. Um, jeżeli chodzi o spodnie, są takie same jak u Kruka, tylko damskie po prostu, żeńskie. Jest okej. Okay. I teraz tak, zbierak, dźwięk zbieraka. Nie wiem czy widzicie, ale zostawia mega fajne smugi. Znaczy, no na pewno widzicie, bo teraz mam zwrócić na to uwagę. Zostałem mega fajne smugi, takie czarne. Naprawdę sztosiwo. Dźwięk nie boli w ogóle w uszy. W ogóle nie boli w uszy. W ogóle. I jest. Zbierak jest też mega ładny. Zbierak by był słaby, gdyby się nie świecił w środku, a się świeci. Sztos. Bardzo jest podobny do plecaka kruka do tych. Do tego, do tej klatki, mega podobny Fajnie to wygląda Powiem wam szczerze, że Jaram się mega, jaram się mega MK do tego pasuje, zobaczcie, czarna MK do tego skina Jaram się mega, pamiętajcie, że jeżeli chcecie wygrać tego skina Komentujcie poprzednie wideo w sumie to też, bo może z tego wylosujemy. Nie obiecuję, ale może z tego wylosujemy jedną osobę. Yy... I to będziemy losować na live'ie następnym, czyli teraz jak będziemy. Po tym filmie, jak będzie live, to będziemy losować. Tańce. Prosiście mnie o tańce często. Gdzie jest ten O, jest, dobra. Stos. Chycel na odcinku. Mega, mega fajny skin. Nie przeszkadza w niczym. No te skrzydła. Te skrzydła są dużym bugblingiem, ale zobaczcie, one przy wychylaniu chowają się praktycznie w ekran. Widzicie? One chowają się w ekran. One zasłaniają tylko tymi, tym elementem metalowym, zasłania, bo reszta się chowa tutaj albo na schodach, albo w ekran. Więc ten element metalowy tylko mam tutaj zasłania lewą stronę. Ale wychylamy. I to mnie przeszkadza w niczym. Skin jest sztosem totalnym. I jeszcze raz powiem: milion na 10 pod każdym względem. O! Zawojemy teammate'a. Ok, pokazałem wam bugbingi. Eee, jeszcze wam pokażę skina jak wygląda z innymi bugbingami. Jeszcze skin. Eee, I to będzie koniec. Tylko najpierw eee, pokażę wam tego skina. I to będzie koniec. I Zobaczymy co dalej. Proszę bardzo. Skin, inne bugbingi. Tu. Mm, nie. Nie. Słuchajcie jak obrócę, to on, on będzie zmieniał pozycję. Tu może być. Eee, jeszcze raz. Tu. Nie, zmienia pozycję. Więc zostawmy tak, jak po prostu jest. Eee, nie. Nie. Te czy tarcza... Tak, przepraszam, tarcza super wygląda. Tarcza wygląda super. Eee, dalej, co mamy? Te buglingi oczywiście nie będą pasować. To pasuje idealnie. Eee, nie. I klatka. Klatka pasuje świetnie, te piórka do tych piórek. Super. Skrzydła białe nie pasują. Tu, tu zobaczcie, to jest. Zobaczcie, skrzydła białe, a skrzydła czarne. Już wiecie co lepsze, już, wie, już wiecie co lepsze. Po prostu dajcie znać w komentarzu co jest lepsze. Dalej. To pasuje idealnie. Idealna kulka. A, 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 a. Tarcza czerwona na siłę. A tutaj na pewno to też nie, to też nie, to też nie. Zapraszam, to też nie, to to może być na siłę. Toreb kan spoko, bo idealnie się komponuje w te piórka tutaj. To, to... No nic, to ta peleryna Też nie, kolory brzydkie, kolory brzydkie się jeszcze wrzuca, widzicie Z tym, z tym się tutaj miesza Nie To może być To jest najlepszy bugming, to jest najlepszy bugming ever Ja się z wami żegnam To by było na tyle Wiecie już, czy kupić, czy nie. Znaczy, wiecie, że kupić, i pamiętajcie, wbijajcie suby i będziemy losować. Yy, uwielbiam Was, jesteście mega, super, zajebistymi widzami, muszę to powiedzieć. Yy, widzimy się w następnym odcinku i na streamie. Do zobaczenia, Narka.